Siemanko, jesteśmy Immortal Onion z Gdańska. Z Polski. Z Polski, z Trójmiasta. Cześć. Właśnie pakujemy sprzęt i szykujemy się do wyjazdu. Jest z nami Jan Elf Czerwiński, słynny beatboxer. Cześć! Nie mogę się doczekać na ten wyjazd. Chłopaki są wszyscy bardzo mili, a atmosfera jest pozytywna w naszym zespole. Mamy jeszcze tyle sprzętu do spakowania, także jest go faktycznie sporo. Musimy działać. Elf popełnił błąd, bo powiedział, że nie może się doczekać na ten wyjazd, a tak się po prostu nie mówi. Dlatego Elf, proszę, zreflektuj się raz jeszcze. Dobrze, więc wyczekuję tego wyjazdu z niecierpliwością. Tak. Kogo, czego wyjazdu? Bardzo ładnie w dopełniaku. Dobra, dajmy półeczkę na górę. Mieliśmy wyjechać o 10:00. Jest 13:00. Jest 13:20, a my jeszcze jesteśmy w Gdańsku. Co nie? Pięta. I tak wiesz, z lewkami takimi, wiesz, to jeszcze tam zostało w tych wężach. Jesteśmy w Bytomiu, jest 9:00 rano i ruszamy do Bratysławy, bo gramy tam dzisiaj. To będzie długa podróż. Bez klimatyzacji, ale w dobrym towarzystwie. Jeśli robisz to, co kochasz, nic nie może cię powstrzymać. Nic. Jeśli powstrzymujesz to, co robisz, nic nie może cię kochać. Tutaj widzimy, co to znaczy Tetris w prawdziwym życiu. Wiem, że jak się ułoży pełen rząd, to nie znika, tylko się nawarstwia i to jest ta różnica. Siemanko, jesteśmy Immortal Onion z Polski. Siemanko. Gdańska. Z tego miasta. Tak, za chwilę wchodzimy zaczynamy. Za 10 minut. Tak, wchodzimy za chwilę na scenę, która jest gdzieś za tamtymi drzwiami. A teraz właśnie mamy nasz free time przed koncertem. Tutaj jest nasza garderoba. Patrzcie, jak tu ładnie. Ale to jest pięknie. No. Ale to jest pięknie. Bardzo ładnie. No. Będzie fajnie, jest sympatycznie. Bardzo ładne miasto Bratysława. Pozdrawiamy Bratysławę. Ruszamy. Dokładnie tak. Immortal Onion from Poland. Sytuacja jest taka, że chłopaki poszli pograć na streetie i właśnie przyjechały bagiety i ich zgarniają. Lekki przypał, przyszedł pan i powiedział: Krtek je słowacki, a ja mówię: nie, Krtek je ceski. A on: o, chłoptaku, z pepiku, netoperku, wstawaj, mandacik będzie. Tak było. Tak było, no okej. Okay. A my tutaj z Olą jesteśmy takie cwaniaczki ogólnie, bo mi się nie chciało grać, a Ola nie gra aktualnie, kiedyś grała, ale generalnie siedzimy sobie i pijemy piwko, także zdrówko chłopaków, oby wyszli szybko, pozdro dla braci zza krat, no.